Cześć Bogdan. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku. Chciałem porozmawiać z tobą na temat tego listu, który ostatnio dostałem od ciebie i przekazałem go Izie oraz jej doradcom. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo bym chciał spełnić wymaganie, które tam zawarłeś. No i w związku z tym wymyśliłem taką sprawę, że wezmę kredyt w banku, żeby spłacić do końca stycznia. No, myślę, że kredyt musiałby być rozłożony na około 10 lat, żebym ja mógł go spłacać po 100 zł miesięcznie. Tylko tyle, że no, doradcy, że tak powiem, czyli Renata, stwierdzili, że to nie jest dobry pomysł. W związku z tym, że po co ja mam płacić pod bankowi odsetki od kredytu, skoro mógłbym je odpłacać dla ciebie. No, tylko że to takie są skomplikowane sprawy tajności, jawności, zgodności z prawem i tak dalej. Nie znam się na tym już, tak powiem. Nie mam na nic siły, więc myślę, że to nie będzie dobre rozwiązanie. No ale postaram się spełnić to wymaganie, które zawarłeś w liście. Natomiast, no być może ty, jako człowiek inteligentny, sprawny i w lepszej sytuacji finansowej, może jesteś w stanie wymyślić jakieś inne rozwiązanie, którego ja nie jestem w stanie zobaczyć. Czy zaplanować jakoś? Mam trudności z pojechaniem do banku, ale myślę, że do końca stycznia uda mi się wyremontować wózek do tego stanu, żebym mógł z Izą pojechać do banku i spróbować to z bankiem jak gdyby uzgodnić. Trudno to jest przy Izie, bo Iza zawsze jest przeciwna i histeryzuje, że nie będzie w stanie spłacać niczego, żadnej pożyczki. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś funduszami dysponuje, to w związku z tym no może jakieś tam ustępstwo po prostu poczynić. Czy na dłuższy okres, czy niższa rata, no to już zależy od oceny urzędników, czy nie tyle urzędników, co pracowników banku. No nie wiem, myślę, że twoja ocena to też jest tutaj istotna, bo jak gdyby ty zdajesz sobie sprawę z tego, jakie są potrzeby, na co są te potrzeby, jak pilne są, no i jakie rozwiązanie byłoby dobre. Także na razie, no, że tak powiem, z nowym rokiem wszystkiego najlepszego, bo zaraz się zacznie się płacenie podatków, tych jak tam PIT-ów, opłacanie, więc w związku z tym będzie jeszcze więcej pracy w lutym i marcu. Natomiast w styczniu postaram się jakoś to. No, będę jeszcze w tym kontakcie, więc w związku z tym podam ci jakieś się tam, co się udało zrobić i w jakim jestem stanie. No, także życzę wam wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że jeszcze się wam będzie powodzić dobrze przez pewien czas. Możesz posłuchać, jak ja myślę?